dzisiejszym odcinku musimy zbudować bazę przed spółki. Zobacz, ile ich tutaj jest! Nie, oni nas wszystkich gonią! Co jest tutaj? Jest czerwony spółki, taki żółty i... O, czerwony, czekaj, oni mnie zabijają! O nie, Pipek, ty dedłeś, widzę to, tylko chwileczkę, co się tutaj zacina. Wiesz co, mnie to nie obchodzi, ja muszę zbudować jakąś bazę przed nimi! Co ty robisz, bazę? Nie uda ci się, oni wszyscy chcą cię rozwalić! No tak, trzeba zbudować jakiś najlepszy domek, oni wydają takie dziwne dźwięki. Uf, jestem na górze, tylko wiesz co, nie wiem, czy to będzie dobre. Dobra, Pipek, mamy chwileczkę czasu na budowanie. Nie ma zaznoczek, nie obronimy się przed tym spruki, to będzie za trudne. Jak to? Dawaj, Pipek, musimy tutaj w moim miejscu zbudować najlepszą działkę. Dawaj, zbudujemy jakiś domek, co ty na to? Jak to domek, ale chcesz zrobić go czerwonego, co nie? Nie no, Pipek, wiesz co, ja wybieram niebieski domek, tak jest, zobacz, on będzie taki ładny i duży. Nie, Luczek, ja nie chcę niebieskiego domku, a tak w ogóle to te spruki lubią niebieski kolor, więc go pewnie od razu rozwalą. Jak to, oni zaraz tutaj wrócą, a mój domek musi być najbardziej zabezpieczony. Gdzie ty, Pipek, jesteś? Chwileczkę, ty chyba nie jedziesz do siebie, co? Wiesz co, mam dosyć, nie chcę chyba z tobą robić tego domku, bo on jest taki brzydki i w sumie chyba sam bym zrobił jakąś bazę przed spruki, ale taką czerwoną. No jak to, no to co, wiesz co, idź sobie, ale ja ci mówię, twoja baza będzie zniszczona w sekundę, bo ja teraz buduję najlepszą bazę, a w środku będę mógł przeżyć milion lat. Ta, na pewno, już ci wierzę, Luczek, ja cię kręcę, ale ja zbuduję super bazę, tylko muszę wziąć czerwony kolor i zrobić tutaj najlepszą bazę na świecie. No to zaraz się okaże. Patrz, ja tutaj buduję obrysy mojego domku. Jest taki niebieski, że w środku prawie nic nie widzę. Co ty mówisz? Nie ma szans. Mój domek będzie oczywiście czerwony. Taki super, że zobaczysz, szczęka ci opadnie. Dobra, za chwilę oni tutaj przyjdą. Została nam minuta, Pipek, ale wiesz co? Ja w tym momencie zbuduję chociaż ściany, bo to jest najważniejsze i postawię tutaj drzwi, a potem zrobimy środek. Co ty robisz? Serio? Tyle rzeczy budujesz? Ale twój domek teraz będzie ogromny. Nie, ja chcę zrobić go troszeczkę mniejszego. Jak to mniejszy domek? To wtedy ci go rozwalą. Czekaj, ja chcę zobaczyć, co ty niby w sumie zrobiłeś, bo ty może tutaj nie ogarniasz. Chwilę, twój domek jest taki mały. Nie no, pospiesz się lepiej. Co ty mówisz? On będzie super. A, no dobra, ale chwileczkę, czy mi się wydaje, została tylko minuta i 15 sekund, zanim przyjdą spruki. No właśnie, lepiej buduj i ty to robisz, a z czerwonego koloru. Troszeczkę mi się to nie podoba, ale dobra. Co ty mówisz? Czerwony kolor jest najlepszy. Co ty w ogóle chciałeś powiedzieć, że niby niebieski jest lepszy od czerwonego w życiu? No właśnie, że tak. I czekaj chwileczkę, ja tutaj mogę kupić za 600 robuxów taką broń. Ty, ja to chyba kupię teraz. Czekaj, co? Jaką niby broń? No nie, to jest nieuczciwe. Ja nie mam takiej broni za robuxy. Tak, i wiesz co, mi się wydaje, że teraz będę mógł pokonać te sprunki. Tylko chwileczkę, ty, nie mam tej broni. Coś mnie tutaj chyba oszukali. Ale dobrze ci tak. I co teraz? Nie będziemy mieli broni w dwójkę. Sami będziemy musieli jakoś sobie poradzić. O, ty mnie tak denerwujesz. Specjalnie pewnie dałeś coś do kupienia za robuxy, a potem nie chcesz mi tego dać. Nie no, w życiu, Luczek, co ty w ogóle mówisz? Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Ja już tutaj stawiam drzwi, a ty? No właśnie, ja też stawiłem w tym momencie drzwi. Takie, zobacz, mogę sobie nawet je otworzyć i zamykać. Dobra, te sprunki chyba mi nie wejdą do domu bez pukania, co? No nie wiem, one w sumie mogą zrobić wszystko. Te sprunki mogą być naprawdę niemiłe. Czekaj chwilę, i zostało 10 sekund. O, mamy bardzo mało czasu. Wiesz co, Pipek, ja chyba zamknę sobie drzwi w moim domku. Tylko chwilę, coś się tutaj zacięło. A, co ty robisz? Nie, czekaj, sprunki nadchodzą właśnie teraz, pomocy! O nie, ja je słyszę, właśnie słyszałem piosenkę. Czekaj, mnie gonią żółte sprunki. Czekaj, Pipek, może się ukryje w twojej bazie. Ach, ale moja baza nie jest w ogóle bezpieczna, Luczek, i mnie też goni 1000 sprunki. Czekaj, ja mogę otworzyć twoje drzwi? Czekaj, nie mogę, one mnie gonią. Ała, ała, pomocy, chcę stąd uciec. Nie, dobra, buduj szybko ściany, może uda nam się wejść tutaj i przeżyć to. Nie, ten szary taki okropny mnie gonił. On ma taki straszny dźwięk, ja tutaj wszystkie je słyszę. Ja nie mogę, Luczek, na szczęście ja jestem tutaj na górze i wiesz co, zbuduję sobie bazę, a ciebie goniły te wszystkie sprunki, ale jakimś cudem ty nie umarłeś. No tak, bo wiesz co, właśnie się skończyła ta inwazja, a zaraz będzie ich jeszcze więcej. O, mamy serio przewalone. Dobra, wiesz co, Pipek, wydaje mi się, że ja zaraz zbuduję lepszą bazę od twojej. Nie ma takiej opcji, Luczek, moja baza będzie taka superowa. Zresztą zobaczysz za chwileczkę, ja i tak ją buduję tak dobrze. Patrz, tu jest czerwonego i ona jest większa od twojej. Tak, a ja będę mógł w mojej bazie zostać na zawsze, bo patrz, tutaj daję sobie łóżka, niestety czerwonego koloru, ale innego nie mam. A dam sobie na przykład nawet krzesełka. Wow, co ty robisz? Naprawdę tyle rzeczy tam dajesz? To ja w takim razie też muszę dać łóżko i coś jeszcze, jakąś szafkę. Tak, a ja tutaj dałem szafki, na których będzie kanapa. Czaisz to, Pipek? Znaczy telewizor, tak, żeby coś oglądać. Ty, to by było takie dobre. Wiesz co, zgapię od ciebie. Też sobie dam taką szafeczkę z telewizorkiem na górze. Serio? No nie, no ty naprawdę mnie denerwujesz. Dobra, ja w takim razie muszę dać jeszcze laptopa, bo ja muszę opublikować odcinki.
filmiki, co nie na Robloxa, bo widzowie czekają. A, no tak, zapomniałbym. To ja w takim razie może zajmę się robieniem łazienki. Tylko czekaj, mój domek jest taki wielki, a twój dla takich leszczy taki mały. Jak to mały? Nie, no spokojnie, ale oni tutaj nie wejdą. I wiesz co, wydaje mi się, że sprunki nie lubią takich roślin, bo one są bardzo kolczaste. Jak to co? Jakie to tam rośliny dajesz? Weź, Luczek, sprunki chyba lubią rośliny, albo nie, ja już sobie sam nie wiem. Zaraz to zobaczymy, jak oni nas zaatakują. Może to będzie zarąbista ochronka. Czaisz to jakby, a oni teraz nie mogli tutaj wbić, bo tu będzie tyle doniczek z kwiatami. No nie wiem, Luczek, do mnie na pewno nie wbiją. Patrz, jakie wielkie robię tutaj te ściany. Aha, to jest takie ogromne. Dobra, ja chcę w sumie zobaczyć, jak ty się niby zabezpieczyłeś, bo wydaje mi się, że moja pułapka może być dobra. Sprunki tego nienawidzą. Zobacz, tylko zostało mi jeszcze zrobić mój dach. Ta, na pewno, ja też już robię dach, ale u mnie w domku wygląda to 1000 razy lepiej. Zaraz ci zresztą pokażę. Tak, to zaraz się okaże. A patrz, ja tutaj robię dach normalnie ze szkła minecraftowego. Takie bloki jak normalnie w tych kwadratowych gierkach. Co? Czekaj, jest coś w ogóle takiego? No nie gadaj, też chcę zrobić coś minecraftowego. Nie no, ty Pipek nie możesz, bo jesteś akurat słaby, a ja mi to wychodzi i mogę. O, no nie, ale mnie teraz wkurzyłeś. Dobra, to ja w takim razie zrobię schodki na górę. Co ty na to? I uważaj, Luczek, bo jest 50 sekund, a za chwileczkę te sprunki na stopadnie. O nie, to jest najgorszy mój sen. Ja nie chcę nigdy zamienić się w sprunki, a jak się zaraz zamienimy, to normalnie chyba się popłaczę. Dobra, ej, nie, akurat ten dach z szyby był bardzo dobrym wyborem. Czekaj, co ty robisz dach z szyby? Dobra, chyba odgapię od ciebie, co ty na to? Nie, no ty nie możesz odgapiać, bo inaczej podam cię do sądu. Tak, i chwilę, wow, jak to wygląda, nie można skakać i to jest idealne zabezpieczenie. Dobra, ty, moja baza wygląda epicko. No nie wiem, Luczek, szczerze, moja wydaje mi się, że wygląda 1000 razy lepiej, tak. I wiesz co, ja nie potrzebuję dachu, nawet go nie zrobię, tylko muszę udekorować go w środku. Ej, dobra, jestem ciekawy, jak ty to zrobiłeś naprawdę, bo u mnie naprawdę czuję się prawie jak w domu. Jeszcze może dać pewnie jakieś rzeczy, na przykład jakieś mebelki, które mi się przydadzą, ale chwilę, słyszę chyba zaraz, że będą tutaj różne sprunki, więc mamy mało czasu. A, szybko, Luczek, wstawię tego, ile się da, bo zaraz sprunki cię rozwalą. A, tutaj widzę i słyszę kolejne inne sprunki. Zobacz, tu jest ten fioletowy i jeszcze ten zielony. O nie, ja uciekam do ciebie. Luczek, uważaj, tylko nie do mnie. Co ty robisz? O, czekaj, do mnie sprunki też weszło. Jak to weszło? To ty masz bardzo słabą bazę. A, tu jest kolejny. Ale to dlatego, że nie zamknąłem drzwi. Gdybym je zamknął, to nikt by tutaj nie wszedł. Ale przez to, no nie, zaraz mnie zjedzą. Tak, widzę to. Wiesz co, Pipek, to jest chyba nasz koniec. Dobra, ów i chwileczkę. O, przetrwaliśmy tą bazę. Wiesz co, Pipek, musimy zrobić ostateczną, najlepszą bazę, tak żeby sprunki w ogóle tu nie przeszły. No pewnie, że tak. Przez moją bazę nie przejdą. Wiesz co, sorry, ale chyba zablokuję te drzwi moim najlepszym czerwonym blokiem, żeby na pewno nikt się tutaj nie dostał. Wiesz co, ja widziałem troszeczkę twojego domu. Jestem ciekawy, jak zaraz jeszcze go ulepszysz, a ja sobie tutaj dam na przykład jakieś krzesełko, żeby mógł sobie odpoczywać, tak? Przecież tutaj można sobie normalnie odpoczywać w czekaniu na sprunki. Pewnie, że tak, ale wiesz co, Luczek, muszę ci powiedzieć, że mój domek jest taki duży i chwila, to wszystko jest takie drogie, nie stać mnie na połowę rzeczy. Ha, widzisz to, Pipek, a ja mam tutaj dużo ciasta, żebym nie umarł normalnie w ataku tych sprunki i za chwilę zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, tobie na pewno pójdzie najgorzej. Ja tutaj może położę łóżko, a czekaj chwileczkę, a może zrobię sojusz z tym sprunki. Tak, na pewno, może się z nimi zaprzyjaźnię. Co ty gadasz w ogóle? Nie, dobra, wiesz co, ja sobie dałem dużo mięska tutaj, żebym miał i moja baza wygląda tak epicko. Dobra, ty, jestem ciekawy, co ty robisz, może pójdę do ciebie, co? Wiesz co, lepiej chyba tego nie rób, ja nie mam tutaj nic ciekawego. Dobra, moja baza chyba zda ten egzamin. Były przed chwilą sprunki i one nawet nie weszły do środka, więc ja nie muszę się martwić, ale jestem ciekawy, jak ty. Chwileczkę, ty nie masz tutaj wejścia. Halo, Pipek, gdzie są tutaj drzwi? No nie ma w sumie, bo je zablokowałem, ale dobra, zrobię ci tutaj drzwi z boku. O, patrz, halo, przejdź tędy, ale szybko, bo zaraz to zamykam. A, widzę, dobra, wow, jaki ty dałeś normalnie tutaj stół z siedzeniami. On akurat jest bardzo fajny. Ile szafeczek i nawet dwie łóżka, po co ci to? A dzięki, no po to, żeby sprogi się tutaj przyspało, bo może będą chciały wejść i zamieszkać w moim domku. Co, czyli ty chcesz mieć sojusz z prunki? Ej, dobra, przejrzałem cię, ty jesteś najgorszym kolegą. No co, czemu najgorszym? Nie, ja po prostu nie mam szans z tym sprunki. I patrz, nawet dam im tutaj takie kwiatuszki. Chyba im się podobają, co? O nie, przecież sprunki uwielbiają chyba kwiatki. Nie lubią trawy tak jak ja, ale kwiatki to chyba lubią, szczególnie ten różowy. Tam przesadzasz, nic nam się nie stanie. Te sprunki nic mi nie zrobią. I co, twoja baza niby jest lepsza od mojej? No, nie wydaje mi się. No tak, zobacz, chodź, mogę ci ją pokazać. Póki nie ma tych sprunki, chcę zobaczyć, jak ty na nią zareagujesz. Zostało bardzo mało czasu,
ale jestem pewien, że nie będziesz mieć lepszej bazy. Czekaj, ty też masz tutaj mnóstwo roślin. No tak, po to, żeby prunki bały się tędy wejść. Zobacz, przecież to jest idealne. Ja nie wierzę, ile tego tutaj jest. No dobra, niech ci będzie, dużo tego zrobiłeś. A wejdźmy może do środka, ile tutaj masz żarełka. No tak, widzisz, to ja nigdy nie umrę z głodu. I zamykaj za sobą drzwi, bo zaraz oni tutaj mogą przyjść. Jak usłyszysz muzykę, to już będzie koniec. No nie wiem, Luczek, fajne jest to krzesełko. I tutaj nawet jakiś komputerek. A ta szyba na górze jest z Minecrafta. Super to wygląda, ale sorry, ja idę do swojej bazy. Nie, no czekaj, zostało 15 sekund. Może zostań u mnie, bo za chwilę nawet nie dojdziesz tam. Myślisz, no dobra, nie ma już czasu. Faktycznie, ale ja na twoim miejscu zamurowałbym te drzwi szybko jeszcze jakimś blokiem. Nie, no wiesz co, ja nawet się nie boję. Usunę te drzwi, bo wydaje mi się, że te sprunki nawet tutaj nie wejdą przez te rośliny. Nie, co ty robisz? Tutaj przed nami jest sprunki i ono chyba za nami idzie. Nie, faktycznie słyszę tutaj tą piosenkę. No nie, te sprunki mnie goni. Luczek, ich jest coraz więcej. One są wkurzone i co najgorsze, te drzwi nie zadziałały. O, one chyba wchodzą do twojego domu. Dobra, dawaj do twojego. Ile ich tutaj jest? Nie, musimy coś się ewakuować. Co ty zrobiłeś? To wszystko przez ciebie, że usunąłeś te drzwi. To twoja sprawka. Zostaniemy teraz sprunki. Nie, głupie sprunki. Czekaj chwileczkę. O, ta muzyka, ona mnie zabija i dedłem. Nie przeżyłem tego.